Kedam w zasięgu. Najwyższy czas. Kedan, tu jednostka więzienna 023. Proszę o zgodę na lądowanie i transfer więźniów. Dobra, śmierdziele! Za chwilę będziemy na Kedanie, gdzie spędzicie resztę swojego żałosnego życia. Zajebiście. Zamknij się. A ty? Nie umiesz mówić? Panie strażniku, a może chciałby pan na pięterko? Zobaczymy, czy będziesz taki mądry na Kedanie. Twój kochaś już wynika. Nie spać. Kedan, tu jednostka więzienna 023. Kedan! Sayonara, skurwysyn. Co tam się dzieje? Meldować! Przejmujemy statek! Strzał z powierzchni planety! Kedan, do kurwy nędzy! Co tam się dzieje? O, jest kapsuła! Super! Kurwa, odpalana ręcznie! Uszkodzenie reaktora 30% i rośnie. Nie wiem, no może zacznij coś improwizować. Ale dlaczego ja mam dobrać? Ja ją odpalę i tak są tylko dwa miejsca. Co, jesteś pewien? Wyślij sygnał SOS. Podaj naszą ostatnią pozycję. Mamy mało czasu. Zaraz zaczną nas szukać. Co proponujesz? Rozdzielmy się. W ten sposób będziemy mieć większe szanse. Powodzenia. Stalownik. Tak, kokos. Tak na wszelki wypadek. Pamiętasz, jak to działa? Naciskasz guzik. Tak, naciskam guzik i dostajesz moje współrzędne. Tylko że ja nie mam ochoty oglądać twojej durnej gęby. Nara. Po prostu naciśnij ten pierdolony guzik jakby co. Thank you.
Naczelniku Monti, drony przeszukały powierzchnię planety. Ani śladu obu poszukiwanych. Najprawdopodobniej nie przeżyli. Stalownik przeżył. Możesz mi pomóc? Odczyt jest zerowy. Nie mamy żadnej pewności. Nie macie pewności, bo nie macie serca. Nie macie czucia. Dobre z was dzieci. Ale dzieci Krzemu. Stalownik jest biomechaniczny, ludzki. Stanowi pierwszy twór, który wyszedł spod tych rąk. Wiem, że przeżył. I przyjdzie do nas. Wierzę w przeznaczenie. Jak tam nasz gość specjalny? Długie macki syndykatu nie dotarły jeszcze na Kedan. Wygląda na to, że los księgowego Gurta Johansena jest w moich rękach. Musieliśmy zabrać materac. Wyrwał sprężyny, próbował się zabić. Mógłbym go poskładać od nowa. Ale przy tak ciężkich objawach schizofrenii, aż strach pomyśleć, co stałoby się z mózgiem. Pilnujcie go. Martwy nie stanowi dla mnie żadnej wartości. Skąd wiedziałeś o tej kryjówce? Kto dał ci namiary? Leciałeś transportem więziennym. Statek rozbił się, a ty uciekłeś. Tak wyszło. Improwizowałem. Ilu jeszcze uciekło? Głuchy jesteś! Kto był z tobą na pokładzie? Gadaj, stalownik. Czy myśmy się już kiedyś nie poznali? Imponujący opór. Tylko widzisz, my jesteśmy trochę sprytniejsze niż wy, faceci. Elektryzujące, prawda? Waruj, stalownik, lepiej nie kusić losu. Zaraz po tym, jak straciłeś przytomność, Vera założyła ci bransoletę. Nic wyszukanego. Mało niepozorne, no. Ale wiele potrafi. A jak będziesz niegrzeczny, to ładunek wybuchowy sprawi, że znikniesz razem z tym swoim durnym uśmieszkiem. U
Organizacja Omega. Mogłem się domyślić. Główny księgowy Kurta Johansena zostaje uwięziony na Kedanie. I kogo spotykam? Organizacja Omega. No, no. Słyszałem, że jesteście takie ciepłe siostrzyczki. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długa noc. Przesłuchania to twoja działka. Ja bym go po prostu rozwaliła. Jak tam nowy więzień? Próbował uciec. Dostał dużą dawkę środka uspokajającego. Dobrze. Pilnujcie go. Naczelniku Monti, pan wciąż liczy na to, że on się zjawi? Dzięki stalownikowi zostałem naczelnikiem na tym zadupiu wszechświata. Uratowałem mu życie, postawiłem na nogi, a on... Zresztą... Moja wina. Dałem się oszukać. Nie rozumiem. Nie jest pan zadowolony ze swojej pracy? Kedan panu nie odpowiada? Mam ciebie. Mam kilkadziesiąt nowych ciał, które czekają, aż je naprawię. Mogę sobie być tam geniuszem chirurgii cybernetycznej. I nikt mi nie przeszkadza. Czy jestem zadowolony? Tak. Czy czuję się niespełniony? Tak! Ale przede wszystkim nienawidzę zostawiać niedokończonych spraw. Rozumiem. Na drodze do szczęścia stoją pana wysokie kwalifikacje oraz nierozwiązany konflikt z przeszłości. Czasami chciałbym być maszyną. Potraficie tak wszystko uprościć. Skąd wiedziałeś o Mikaelu, księgowym? Pracowałem kiedyś dla Gurta. Po skończonej robocie Mikael wypłacał pieniądze. Musieli go wcześniej przywieźć do więzienia. Z nami nie leciał. Czyli zestrzeliłyśmy zły statek. Co? Gurt wysłał nas, żebyśmy go wyciągnęły. No to musztarda po obiedzie, co? Czarno to widzę. Pytanie brzmi, jakim cudem stalownik dał się złapać? A może po prostu straciłem czujność? Był ktoś z tobą na pokładzie? Nikt. Kapsuła była tylko na jedną osobę. Łajdak z ciebie. A w dodatku mam ogromną ochotę na kawę. Masz dwa wyjścia. Wyciągniesz Mikaela z więzienia i może pozwolę ci żyć. Albo... Drugie wyjście jest tam. Powodzenia. Aha, czyli zginę tutaj. No, jeśli naprawdę straciłeś czujność. A co potem? Kto wie. Wydaje mi się, czy dostałeś kosza. To schemat kompleksu więziennego na Kedanie. Skąd to macie? Od byłego więźnia. Udana próba ucieczki kilka lat temu. Kilka lat temu? Tak. Dane mogą być nieaktualne, ale to wszystko, co mamy. Więc zacznij myśleć. Kolejno. Wieża zachodnia. Najprawdopodobniej ambulatorium. Wieża wschodnia. Gabinet naczelnika. Niżej... Bloki więzienne, sektory od A do F, na każdym piętrze 23 cele. Dalej, zasilanie generatora, strażnicy na flankach,
od południowej strony kanały. Jakieś zabezpieczenia? Kraty, pola siłowe, iridium? Pole magnetyczne, wszystko zasilane generatorem. Bezpośredni dostęp za pomocą kart. Ciężka sprawa, co? Jakieś pomysły? Kanały. Dostanę się tam kanałami, wyłączam generator i odbijam księgowego. Cwany szczur. Jak mają zapasowy generator, to zostaniesz tam na zawsze. Nawet jeśli mają zapas, to nie odpalą go szybciej niż w 10 minut. Nie przy takiej mocy. Bardzo ryzykowny plan. 10 minut, 138 cel? 23 cele. Więźniów syndykatu trzymają na poziomie E. Potrzebujesz dywersji. Jeśli sprawdzają kanały, potrzebujesz kogoś, kto zrobi rozpierdol od frontu. Od frontu i od wschodu. Mam nadzieję, że potrafisz improwizować. Równie dobrze możesz spytać, czy potrafię oddychać. Dostanę jakąś broń? Improwizuj. Generator został wyłączony. Przechodzę na zasilanie awaryjne. Start drugiego generatora za 10 minut. Wygląda na to, że wyłączył generator. Wracajcie. Nasza robota skończona. Zbieramy się bez odbioru. Jesteś brzydki, skurwysyn! Zrobiłyśmy swoje. Teraz czekamy. Odezwał się? 10 minut już chyba minęło. Jak ci się podobał komitet powitalny? Przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. W
końcu ci mogę podziękować osobiście za ten awans. Musiałem ratować swoją skórę. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Zawdzięczasz mi życie. Pamiętasz? Jak mógłbym się gniewać? Podłącz go. Byłeś zaledwie kilkoma płatami mięsa. Uratowałem cię. Opiekowałem się tobą. Pozwoliłem ci żyć. Nie prosiłem o to. Widzisz, problem polega na tym, że za bardzo się przyłożyłem. Masz w głowie kilka informacji, które chciałbym dostać. A przy okazji... Zrobisz ze mnie tępą maszynę. No co za niewdzięczność. Muzyka! Gdzie jestem? Gdzie jestem? Twoja świadomość zaczyna się kurczyć. Odpręż się i poddaj się temu. Proszę, dlaczego nie ma wycieczki? Przestałem się bać. Przestałem się bać. Twoje niedoskonałości są wypierane. Gdy się obudzisz, płat czołowy ulegnie nieodwracalnej zmianie. Przestanę być. Przestanę być. Ja nic nie czuję. Przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. Adrenalina! Szybko! System. Czy jestem teraz jego częścią? Jesteś teraz częścią systemu. Czekam na polecenia. Włącz zasilanie. Nie możemy teraz przestać! Włącz zasilanie! Komputer. Włącz zasilanie! Cześć, kurwa! Sayonara, skurwysynu. Dobra. Poziom E, cela 18. Prowadź. Ale co jest? Nie cieszycie się? Co tak długo? A co, straciłeś refleks? Korporacja międzyplanetarna już wie o zajściu na Kadanie. Za godzinę przyślę oddział uderzeniowy. Dziewczyny, zbijajcie manatki. Bierzcie księgowego. Co?
Zostawisz mnie tutaj. Nie możesz lecieć z nami. To zrozumiałe. Pewno i tak byś nie chciał. Tego nie wiesz. Pamiętaj. Nigdy nikomu nie ufaj. Co jest? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Dobra. Dobra, twoja sprawa. Jednak nacisnąłeś guzik. Gdyby znalazł transportowiec wcześniej, to zostałbyś na Kedanie. Ale... było zamieszanie w więzieniu. Ale ja... Co kurwa ale? Myślałeś, że sobie nie poradzę. Widzisz, jednak dałem sobie radę. Dobra, stary. Nieważne. Nieważne. Czekaj, czekaj. Transmisja. Na kanale kodowanym. Możemy nie odbierać? To patrolowiec to i tak nas zestrzelą. Przygotuj działa burtowe. Co ty robisz tym shotgunem? Weź to zostaw, bo zrobisz sobie krzywdę. No improwizuję, no! Możesz przygotować te działa? Chcesz walczyć transportowcem? Kapitan. Stalownik. Widzę cię, debilu. Słyszałem, że nieźle narozrabialiście na Kedanie. Wyłącz go. Nie da się. Mam propozycję nie do odrzucenia. Ale my nie jesteśmy zainteresowani. Właśnie. Przed chwilą wyszliśmy z więzienia. Chcemy odpocząć. Tak, jasne. Wyszliście. Wyłączaj go. Kapitanie. Zakłócenia! Posłuchajcie mnie, debile. Jeżeli w ciągu 8 godzin nie stawicie się w kwaterze dowództwa na ten tronie, to osobiście zacznę ścigać wasz transportowiec. Jeden zabijaka, a drugi idiota. Chwila, chwila. Który jest który? Chyba ty jesteś idiotą. Ty jesteś idiotą. Ty jesteś idiotą. Ty jesteś. A jestem zabijaką. Jesteście zbiegami z kedańskiego więzienia. Powrót do jednostki daje wam czystą kartę. Ale oferta wygasa za 8 godzin. Czas start. No, słyszałem, że są niezłe laski na ten tronie. Laski na ten tronie?